Witam wszystkich zainteresowanych poezją. Nazywam się Tomasz Matuszewski. Od 2014 roku zajmuję się pisaniem wierszy na szerszą skalę. W tym krótkim filmiku chciałbym Państwa zapoznać z tematyką wierszy pochodzących z 4 tomików, które udało mi się wydać w ciągu ostatniego roku. W oddzielnych filmikach zaprezentuję Państwu treść niektórych wierszy z każdego tomiku, a więc do dzieła. Mamy tutaj duży rozrzut tematyczny. Pierwszy tomik, czyli wiersze fantazjolubne, wydany pod koniec kwietnia 2015 roku, podzielony jest na 3 części. Można w nim znaleźć wiersze satyryczne, marzycielskie oraz miłosne z lekką domieszką erotyzmu. Najwięcej jest tych pierwszych, czyli satyrycznych. Dotyczą one przede wszystkim życia codziennego, tematów współczesnych, niektóre pozwalają się rozmarzyć, podczas gdy inne opowiadają o damsko-męskich relacjach. Są wśród nich też takie, które łączą poszczególne elementy, czyli satyryczno-marzycielskie, czy też satyryczno-erotyczne. Wszystko jest napisane z lekkością, ze smakiem i pozbawione wszelkiego rodzaju wulgaryzmów. Nie brakuje też dwuznaczności. Tomik został wydany przez wydawnictwo Poligraf i jest dostępny na terenie całej Polski, a nawet świata. Przynajmniej tak mam w umowie. Drugi tomik, czyli wiersze refleksyjne, ukazał się w październiku 2015 roku i jest też podzielony na 3 części. Są to wiersze o przemijaniu, religijne i do przemyślenia. Są one skierowane głównie do tych, którzy lubią zastanowić się nad własną egzystencją i mają skłonność do zadumy. Pomimo jednolitości tematycznej posiadają znaczną rozpiętość emocjonalną odcieniową. Trzeci tomik wierszy, wiersze z ławy szkolnej dla dzieci i młodych duchem, został wydany w grudniu ubiegłego roku i jest skierowany do najmłodszych odbiorców. Choć uwaga, jak sam tytuł wskazuje, mogą z niego korzystać wszyscy, którzy czują się młodzi. Tematyka wierszy koncentruje się głównie na życiu najmłodszych i trochę starszych, na ich relacjach z rówieśnikami oraz dorosłymi, na przykład relacja typu wnusio-babcia, oraz typowych problemach, które im towarzyszą. Większość z nich napisana jest w lekkiej formie, a jeden oparty jest na grze słownej. 2 ostatnie tomiki zostały wydane przez wydawnictwo Black Unicorn. Tu pozwolę sobie poszpanować znajomością angielszczyzny, przynajmniej 2 wyrazów. Chociaż nazw się nie tłumaczy, jednak ja to zrobię. Black Unicorn tłumaczy się jako czarny jednorożec. Niestety książki te nie są do nabycia na terenie całej Polski, nie mówiąc już o świecie. Można je nabyć z dedykacją, jeśli jest takie zapotrzebowanie, pisząc do mnie na mail tommat13@wp.pl. Wszelkie informacje podane są pod filmikiem. Ilustracje do książek robiła moja córka Weronika. Są one tutaj widoczne. Proszę bardzo. Kolorowe ilustracje. No i 4, ostatni tomik. Są to wiersze na orkiestrę. Mają one na celu nie tylko bawić, ale przede wszystkim uczyć. Wiersze zawierają specyfikę oraz historię danego instrumentu, wygląd, budowę, charakterystyczne utwory dla każdego z nich, mechanizm działania, pracę instrumentalisty oraz inne ciekawostki. Mogą stanowić niezłą zachętę przy wyborze instrumentu. Wiersze na orkiestrę zostały wydane przez wydawnictwo Kontra, które zaopatruje m.in. szkoły muzyczne w materiały i są do nabycia na stronie wydawnictwa. W tym miesiącu ma się też ukazać kolejny, już 5 tomik wierszy. Są to kolorowe opowiadania wierszem pisane. Zapraszam również na moją stronę poświęconą właśnie tomikom wierszy www.tomaszmatuszewski-sztuka.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z treścią wierszy z poszczególnych tomików, ale to już w kolejnych filmikach. Dziękuję.